Dziś pod lupę bierzemy puzzle piankowe firmy Toy Format. Jak widzicie, Wiktoria bardzo ładnie bawi się na tej macie. Ja wcześniej, nie wiem dlaczego, rozkładałam jej kocyk i nawet nie pomyślałam, żeby kupić taki dywanik piankowy. I ten kocyk się jej zwijał i się denerwowała, nie chciała na nim siedzieć. A tutaj bawi się naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I tutaj jest 16 puzli, każdy o wymiarach 32×32. Ja Wam dam linka na dole do tej właśnie maty piankowej. Powiem Wam tak szczerze, że Wiktoria nie tylko lubi bawić się na macie, ale lubi bawić się także matą, tymi klocuszkami. Zależało mi, żeby to jednak było grube. I bardzo żałuję, że ja nie znalazłam jej wcześniej, bo to naprawdę jest wygoda. Sprawdza się fajnie na dworze, kiedy my wychodzimy, Wiktoria nie chce siedzieć na przykład w wózku albo na rękach, to zawsze wystawiamy ją na balkon i Wiki sobie siedzi i się ładnie bawi. Prawda, Wikunie? Pokażesz mi to. Można na niej również super odpoczywać. Gdzie jest Wiki? Kto jest taki zmęczony? Idziesz spać zaraz. Tak nasze puzzle piankowe wyglądają w całej okazałości. One mają 1,14 m na 1,14 m. I tymczasem się z Wami żegnam. Widzimy się już niedługo. Pa, pa. Pa, 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 pa.